Tomasz, witam Państwa. Zaczynamy od smutnych wydarzeń, które symbolicznie ilustrują istotę pisowskiego państwa. Premier Morawiecki, mistrz gaf, powiedział na konferencji w Monachium o Żydach w kontekście Holokaustu jako o sprawcach, co jest totalną kompromitacją historyczną, polityczną i moralną. W specjalnym ratującym sytuację oświadczeniu wyjaśnił, że szło mu raczej o Żydów kolaborujących z nazistami, a kolaborację potępił. Przy czym dzień wcześniej złożył kwiaty pod pomnikiem żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ, którzy z niemieckimi nazistami kolaborowali. Ale to nie wszystko. W tygodniu, w którym pani Julia Przyłębska, mocą kaprysu pana Kaczyńskiego, prezes Trybunału Konstytucyjnego, została przez pisowski tygodnik w sieci uznana za człowieka wolności, prawdziwego człowieka wolności, Władysława Frasyniuka, zakuto w kajdanki. Ja jeszcze raz zapytam, czemu pan zasłania twarz? Na jakiej podstawie prawnej? Czy ma pan telefon? Nie, a powinien wziąć? Weź na wszelki wypadek, może żona do ciebie zadzwoni. A nie, ale a po co policja mi zgarnie? To jest cenne. Postaw się kajdanek w celu zapewnienia panu bezpieczeństwa i absolucji. Dlaczego tak, bo żona? Nie jest to dla mnie nowość. Prawda, panowie, zawsze można pracować. Przepisy stanowią, że muszę panu kajdanki założyć z tyłu. Pokaż. Władysława Frasyniuka zakuto w kajdanki, bo zdecydował, że nie będzie się stosował do nakazów prokuratury, która stoi na straży niekonstytucyjnego, jego zdaniem, prawa o zgromadzeniach. Oczywiście to, co jedni nazywają nieposłuszeństwem obywatelskim, inni, ci z PiSu, nazywają egzekwowaniem prawa. Jak zresztą w każdej sprawie politycy z PiSu zawsze występują w chórze i zawsze wyśpiewują ten sam refren. Każdy jest równy wobec prawa. Polska jest państwem prawa i każdy z nas, czy to ja, czy pan redaktor, czy pan Frasyniuk, jesteśmy wobec tego prawa równi. Nikt nie jest ważniejszy od innych obywateli, nikt nie jest ponad prawem. Wszyscy są równi wobec prawa. Oczywiście wszyscy jesteśmy absolutnie równi wobec prawa, szczególnie od czasu, gdy PiS przejął prokuraturę, sądy i Trybunał Konstytucyjny. Jesteśmy więc równi wobec prawa w kraju, w którym prawem jest wola jednego człowieka, który jest ponad prawem. Jesteśmy równi wobec prawa, dlatego legalnie wybrani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie zostali zaprzysiężeni, dlatego zaprzysiężeni zostali sędziowie wybrani nielegalnie, dlatego od 2 lat legalne wyroki legalnego Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane, dlatego Frasyniuka zakuwa się w kajdanki, obywatele RP muszą się meldować w prokuraturze i mają sprawy sądowe, a na Ziole i rasiści robią co chcą i krzyczą co chcą, dlatego pan Ziobro nie musi przychodzić na rozprawy sądowe, a pan Kaczyński mimo wezwań nie musi przychodzić na posiedzenie Komisji Etyki Poselskiej. Dlatego pan prezydent może ułaskawić ludzi, którzy nie mają prawomocnych wyroków, ale poza tym jesteśmy absolutnie równi wobec prawa, poza tym, że absolutnie równi nie jesteśmy. No ale chyba jednak jesteśmy równi wobec prawa. Na pewno jesteśmy, skoro człowiekiem wolności zostaje ktoś taki jak pani Przyłębska, a nadworni klakierzy PiSu wygłaszają na jej cześć groteskowe peany. Nagrodę wolności dedykuję pamięci tego wybitnego, wielkiego męża stanu, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wybór Julii Przyłębskiej na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego to początek odbudowy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Za tę walkę o normalność tak naprawdę, o to, by wykonywać swoje obowiązki, jest ta nagroda. Dama o świetnym umyśle, wielkiej wrażliwości, a jednocześnie bardzo samodzielna. Płynąca pod prąd. Ale także za wielką klasę, która ułatwia to działanie. I mój pierwszy gość, profesor Magdalena Środa. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. My znowu będziemy złorzeczyć i narzekać. No właśnie, ja bym chciała doczekać takich czasów, że porozmawialibyśmy o polityce zagranicznej, albo o ekologii, no to albo o takich problemach, które naprawdę są ważne. Możemy jak najbardziej mówić o zagranicznej, biorąc pod uwagę, że następuje globalna katastrofa wizerunkowa Polski na skalę na pewno nienotowaną od 30 lat, na pewno od 50 lat. Tak, chodzi o wystąpienie pana premiera Morawieckiego. Ja, tak jak chyba wszyscy, cieszyłam się, że on jest młody, światowy, mówi w obcych językach. Pamiętam, że kiedyś miałam taką radość wielką, oglądając prezydenta Kwaśniewskiego, kiedy szedł z prezydentem Clintonem bez tłumacza i rozmawiali ze sobą. Myślałam, że nareszcie doczekałam czasów, kiedy nasi przywódcy
jak równy z równym mówią w obcych językach i się porozumiewają po okresie, kiedy każdy z przywódców komunistycznych musiał mieć jakiś tłumaczy. No nie, Edward Gierek po francusku. Po francusku, no tak, ale to może nie aż tak było istotne. Natomiast teraz jakoś gorąco ubolewam nad tym, że nasi przywódcy znają obce języki. Pierwszym takim przykładem... Liczba gaf popełnionych jest po prostu proporcjonalnie do znajomości języka. No to ładnie, bo jeszcze jest świetny znawca języka angielskiego Ryszard Legutko, który jest w Parlamencie Europejskim. A, bo doskonale mówi po angielsku. Doskonale mówi po angielsku. Z akcentem doskonale. Doskonale mówi akcentem takim brytyjskim. No i to jest jakieś nieszczęście. Natomiast ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, jak interpretować tego rodzaju sytuacje. Czy to jest wpadka? Czy to jest pod wpływem stresu, że po prostu mówi się głupstwa, bo tak bywa oczywiście, zwłaszcza w takich międzynarodowych sytuacjach, konferencja prasowa i tak dalej. Czy to jest jakaś przemyślana polityka i właściwie o co chodzi? Bo ja już zaczynam interpretować to, co się w Polsce dzieje, nie w takich kategoriach jak do tej pory, że to są jakieś odstępstwa od pewnych standardów, że to mamy pewne demokratyczne standardy państwa praworządnego. No i trafiają się partie albo trafiają się przywódcy, którzy dokonują różnych wyłomów w tych standardach, bo zachowują się albo korupcyjnie, albo są nie w porządku, albo są po prostu ignorantami, albo nie respektują pewnych zasad. Ja myślę coraz bardziej, że my mamy do czynienia z taką dosyć głęboką rewolucją. To znaczy, tu nie chodzi o odchodzenie od standardów, które dla nas są punktem oceniania tego, co się dzieje. Tu chodzi o najpierw wzorem Platona oczyszczenie powierzchni, znaczy złamanie wszystkich norm, złamanie różnych norm, różnych relacji, tego, co uważamy za normalne, tego, co uważamy za prawdę, tego, co uważamy za pewne konsekwencje. Złamanie wszystkich norm, żeby? No ja mam tak, żeby, jak mówił Platon, mówił, trzeba najpierw oczyścić ale obraz, potem trzeba nim zbuduje się. A widać, coś. Że oni są absolutnie niezdolni do zbudowania czegokolwiek. No tego to nie jestem pewna. Być może wracamy do jakiejś takiej wersji państwowości autorytarnej, państwowości opartej na jakiejś tradycji fundamentalistycznej, bo przecież w Polsce państwo to kościół to państwo, każda impreza państwowa jest kościelną, każda kościelna de facto jest imprezą polityczną. Być może my budujemy jakąś taką nową formę państwowości, w której, która wcale zresztą nie będzie narzucona, bo też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że sprawcami tego, co się dzieje, nie są politycy u władzy, oni jakby uosabiają głos jakiejś części tego kraju. Profesor... I być może budujemy takie, ja to nazywam nowym średniowieczem w Europie, wszystko idzie w tym kierunku, to też, nie są wypadki. Wie pani, też czasem ogarniają mnie tego typu myśli, ale z drugiej strony wygrał to wybory dwa razy wspomniany przez panią pan Kwaśniewski, którego nie popierałem, ale reprezentował inny świat niż to, co mamy dzisiaj, tak? Rządził tu SLD, rządziła tu Platforma. Sorry, teraz mamy taki klimat, ale klimat, jak wiadomo, zmienia się. I myślę, że ten też się zmieni. Dzisiaj jesteśmy zaczadzeni, my wszyscy jakoś. Już dla bycia dyplomatycznym użyję formy my, ale to też minie jak wszystko. Tak myślę. Znaczy, to jest taki optymistyczny punkt widzenia. Znaczy, pytanie jest, co zostanie po tym, jak minie, prawda? Dlatego, że ja myślę, że ta granica już została przekroczona, bo można psuć demokrację, można iść w kierunku autorytaryzmu, ale jednak zachowując no, pewne minimalne Panie standardy. Panie profesorze, myślałem nad tym wczoraj, przepraszam, że się wtrącam, ale odpowiadam trochę na to pani, na ten pani znak zapytania. Powiemy sobie, parafrazując Morawieckiego, że wtedy to nie była ta prawdziwa Polska. Wtedy, teraz to nie była ta prawdziwa Polska, tylko to było takie autorytarne, trochę nas zmusili, trochę poudajemy przed sobą, że to nie my, nie do końca my. Nie, no to jest, przepraszam, że użyję tego określenia, to jest zupełnie idiotyczna wypowiedź. To zresztą wpisuje się w ten ciąg budowania, konstruowania właściwie naszej pamięci narodowej, prawda? Czy to jest trochę tak, jak... A, bo przez moment nie reagowałem, bo nie wiedziałem, czy pani mówi o Morawieckim, czy o mnie. Nie, mówiłam o Morawieckim. To znaczy, widać wyraźnie, jak jest budowana ta polityka historyczna i ona jest budowana w taki dziecięcy sposób, prawda? Bo jednak polityka historyczna i pamięć własnego kraju jest trochę tak, jak tożsamość nasza. Otóż nasza indywidualna tożsamość składa się z elementów negatywnych i pozytywnych. Mieliśmy w życiu mnóstwo wpadek i mieliśmy takie zachowania, z których jesteśmy dumni. Otóż w Polsce
Dokładnie jest tak samo. Mieliśmy bitwę pod Grunwaldem, z której zapewne jesteśmy dumni. Mieliśmy, nie wiem, Konstytucję Warszawską, z której jesteśmy dumni. Natomiast są rzeczy, które są wstydliwe, ale które należą do naszej tożsamości. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Tu wydaje mi się, że to zostało już poniekąd rozstrzygnięte. Czy jesteśmy, są rzeczy, z których jesteśmy dumni, ale one miały miejsce wyłącznie wtedy, kiedy była Polska, i są rzeczy, z których moglibyśmy nie być dumni, albo nawet moglibyśmy się ich wstydzić, ale po prostu wtedy nie było Polski. No, ale to wtedy jest taki problem na przykład z tytułami Lecha Kaczyńskiego, czy nawet Jarosława Kaczyńskiego. No nie uzyskali ich w Polsce, zdaje się, wszyscy. Ja też maturę uzyskałam w 75 roku, to zupełnie nie była już wtedy Polska. Więc to jest jakieś przedziwne, kuriozalne. No, ale... A czy pani profesor, czy to nie jest trochę tak, bo... Pani w zasadzie też zaczęła głośno się zastanawiać, zastanawiam się, czy to jest przemyślane, czy nie. A czy to nie jest typowo polska mieszanina, trochę chaosu, trochę perfidii, trochę wyrafinowania, trochę bałaganu, trochę gry pod publiczkę, trochę czegokolwiek, trochę prostych reakcji i odruchów bezwarunkowych, znaczy, i wszystko razem wrzucone do wora. W dzisiejszej rozmowie pan redaktor jest optymistą, tak mi się wydaje. No kurczę, a ja dzisiaj pomyślałem mam sobie, zajęcia że nie, może, z Hegla, nie możemy powiem, wszystkiego czernią oblać. A ja dzisiaj mam zajęcia z Hegla i jakoś mi się nasuwa taka interpretacja, że to wszystko nie jest przypadek. To znaczy, że może prezes Kaczyński nie do końca to wie, Morawiecki jest nie do końca świadomy, ale że to pojawia się w historii właśnie taki nowy twór, taka właśnie polska narodowo-katolicka, uważa, a oni są nosicielami tych idei. O, to pani uważa, że to, co jest teraz, to jest syntezą. A ja uważam, że to jest antytezą do tego, co było przez 25 lat, jak już trzymamy się Hegla. To jest antytezą, tylko... A syntezą będzie coś zupełnie innego. No tak, ale trudno mi to sobie... To coś, co ale trudno mi sobie wyobrazić, szczerze powiedziawszy, syntezę z tego, co jest teraz i z takich tradycyjnych standardów demokracji. Trochę trudno to sobie wyobrazić, dlatego że... Nie synteza z autorytaryzmu, z tego bierzemy autorytaryzm, tylko... myślenia o uczuciach, które uznaliśmy za niebyłe i nierealne i które, na które trzeba uczuciach, nastrojach, myślach, które trzeba zagospodarować i na przykład pomyśleć poważnie o edukacji, o poważnej publicznej telewizji, o tym, żeby za 5, 10, 15, 25 lat nie obudzić się na następnym zakręcie. To znowu jest bardzo optymistyczny punkt widzenia, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli my rozsądnie i demokratycznie podejdziemy do problemu demokracji, edukacji, to my potrzebujemy 10-12 lat, żeby to wszystko przemyśleć. Zacznijmy dzisiaj, żeby szybciej skończyć. Możemy dzisiaj, tylko że dzisiaj nie mamy żadnej władzy. Jaką mamy dzisiaj władzę, żeby robić na przykład konsultacje w szerokiej skali? Dzisiaj mamy władzę. Mamy taką władzę, pani profesor, żebyście wy, naukowcy z uniwersytetu takiego, owakiego, różnych, opracowali program edukacyjny w publicznej szkoły następnego okrążenia. Ja panu powiem od razu, panie redaktorze, że my na uniwersytecie, jestem członkinią takiej rektorskiej komisji antydyskryminacyjnej, próbujemy wprowadzić pewne standardy antydyskryminacyjne na uczelni samej, na jednym uniwersytecie warszawskim. I nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że rektorzy mówią, może jeszcze nie teraz, może za 2 lata, może najpierw jakiś taki jeden mały kurs. My chcielibyśmy, żeby na uniwersytecie wszyscy studenci, którzy przychodzą na uniwersytet, mieli szkolenia antydyskryminacyjne, tak jak mają szkolenia BHP. Ale mówi pani, że ci rektorzy wykazują brak wyobraźni, czy sprawiedliwość wobec nastroju politycznego? Trudno mi powiedzieć, jaka jest tego przyczyna. Programy są gotowe, projekty są gotowe. Odpowiedź rektorów jest taka, zacznijmy może najpierw tutaj, a może za 2 lata tu i tak dalej. Jednym słowem, nie ma woli, bardzo wyraźnie nie ma woli. Uniwersytet robi się naprawdę na wielu wydziałach coraz bardziej, powiedziałabym, brunatny. Nie jest to opinia do końca wyssana z palca. Więc jeśli mamy taki kłopot na bardzo światłej uczelni... A pani ostatnio mówiła, że ma u siebie na wydziale wspaniałą młodzież, młodzi, inteligentni... No bo ja mówię na niektórych wydziałach, prawda? Są wydziały, są różne wydziały. A które są te brunatniejące najszybciej? No najbardziej to jest na pewno prawo, historia, nauki polityczne. To są te kierunki. To zresztą dosyć jest typowe, jak się wydaje. Więc ja nie chcę krytykować mojego uniwersytetu, natomiast chcę pokazać, że jeśli mamy taką barierę już na jednej uczelni, to zmiana edukacji tak totalnie, jak pan redaktor myśli, to jest ogromna praca. Zresztą brałam udział w wielu reformach edukacji. I pamiętam, że jeśli robi się to rzetelnie, robi się to porządnie, to naprawdę zabiera mnóstwo czasu. I teraz
bo wracając do pana myśli, wszystko można odwrócić, wszystko można odkręcić. Oczywiście trochę inna, trochę innym poziomie to będzie wyglądało i te standardy może się zmienią, ale mi się wydaje, że jednak ta funkcja destrukcyjna, którą w tej chwili ma PiS, ona jest tak gigantyczna, że pewne sprawy są nie do odwrócenia, zwłaszcza, że oni się świetnie ubezpieczyli. Przede wszystkim właśnie edukacją, bo ta edukacja idzie w kierunku tej pamięci historycznej, którą sam PiS kształtuje. Będzie trudno to odwrócić. Ja pamiętam w szkole Gierka, myśmy wiedzieli, że gdzieś jest prawda i że ta prawda nie znajduje się w podręcznikach. A dzisiaj ta młodzież nie wie? A dzisiaj ta młodzież chyba nie wie. Ja mam nauczycielki, które u mnie to studiują i mówią, mówili rodzice, gdzie jest prawda, im nie mówią? Nam mówili rodzice, mieliśmy też obieg podziemny, na przykład ja się uczyłam historii z Poboga Malinowskiego. To była książka podziemna i to była książka, którą jak się posiadało, to było coś. To no się tak, czytało. Jak była Kersten, to wiadomo było, co się czytało, żeby wiedzieć, co było naprawdę. Po wojnie, teraz prawda? Tego nie ma, teraz jest internet, tam wszystko jest spłaszczane. Poza tym, gdziekolwiek pan nie wejdzie w internecie, ja wczoraj wchodziłam, szczerze powiedziawszy, w internet, żeby wysłuchać kilku wykładów na temat Hegla, powiedzmy. Co druga ikonka wyskakiwały mi różne konserwatywne to mało powiedziane, różne faszyzujące programy, które są wszędzie w Polsce w tej chwili obecne, gdzie występuje pan Michałkiewicz, gdzie występuje jeszcze kilku innych znawców Żydów przede wszystkim. Więc młodzież, która nie segreguje tak jak ja, czy jak ludzie z dawnej epoki. Pierwsze właściwie newsy, na jakie natrafiają, tam gdzie szukają, to są te newsy zniekształcające obraz historyczny. Ale czy pani profesor chce mi powiedzieć, że to jest kraj Julii Przyłębskich i które to Julie Przyłębskie nie, to nie jest. Ja nas chcę pokonają trochę, na ja chcę, końcu? Tak, nie, ja chcę trochę... I narzucą nam ja chcę naszą trochę Polskę? Straszyć, ja chcę trochę straszyć i muszę straszyć, bo uważam, że naszym obowiązkiem moralnym jest mówienie nie i stawianie oporu. I jednak robienie w tej edukacji wszystkiego, czego się da, żeby tak jak mówił Herodot, każda wspólnota musi wiedzieć, jak było, jakie są fakty. Tego nie można przekształcać. Nie można z tym robić to, co w tej chwili wyczynia PiS. Przecież to jest makabryczne. Ja rzeczywiście się boję o tych młodych ludzi. Czy oni będą mieli taką wolę, żeby dotrzeć do prawdy, która gdzieś jest? Czy oni to będą mieli, kiedy widzą łatwy w sprzedaży materiał quasi historyczny, który produkuje PiS i różnego rodzaju? To zależy, jakie będzie młodzieży chowanie, prawda? Tak, ja myślę, znaczy można wierzyć oczywiście w nauczycieli, bo wie pan, uczelnia to jest trochę inne miejsce, tam ludzie jednak dużo czytają i mają różnego rodzaju źródła. Natomiast jak wyobrazimy sobie młodzież gimnazjalną, no to pytanie, czy oni dotrą do tego źródła i czy rodzica, to już jest nie to pokolenie rodziców, które pamięta czasy komunizmu i czasy antykomunizmu, to już jest pokolenie wychowane właściwie w Polsce, jakby się wydawało normalnej. Więc nie wiem, czy oni mają taki imperatyw i taką wolę poszukiwania prawdy i przekazywania im swoim dzieciom. Na razie oczywiście to wszystko jest bardzo powierzchowne. No, na razie zastępowanie figury Wałęsy figurą Lecha Kaczyńskiego, budowanie pomników w całej Polsce, czy opowiadanie historii, która wygląda dziwacznie właśnie, że 68 rok to nie była Polska tak na dobrą sprawę i właściwie co jest Polską? Polską jest Kaczyński, Morawiecki. Ja się obawiam, Morawiecki. Że to był jeden z niewielu momentów PRL-u, kiedy to naprawdę była Polska. No więc muszę powiedzieć, że tak. Znaczy, muszę powiedzieć, że to jest taka sprawa, znaczy mnie ona szczególnie interesuje, bo ja piszę taką książkę dużą na temat problemów obcości i wykluczenia. I ja miałam takie złudzenie, jeszcze wiele lat temu je wygłaszałam, że w Polsce antysemityzm jednak przestał funkcjonować. Znaczy ja byłam pewna, że być może to tylko była kwestia poprawności politycznej, ale przez wiele lat nie mogliśmy, znaczy nie słyszeliśmy wśród osób publicznych jakichkolwiek wypowiedzi antysemickich. Natomiast bardzo mnie zdziwiło to, że nagle pojawiły się jakieś zupełnie nadmuchane figury obcego i ludzie tak szybko zareagowali. Geja, gendera, uchodźcy, chociaż nie było tu ani specjalnie nie ma geja. Tym łatwiej, nie? Tym lepiej. Natomiast teraz to widać bardzo wyraźnie. Jakby matrycą wszelkich postaw ksenofobicznych w Polsce jest antysemityzm. On jest niesłychanie głęboki. To nie jest antysemityzm od 1968 roku. To tak naprawdę jest po prostu nasz historyczny antyjudaizm, który głęboko jest ugruntowany w Kościele polskim. I im bardziej ten Kościół staje się państwowy, im bardziej państwo staje się kościelne, tym ten antysemityzm, a właściwie antyjudaizm, bo tutaj na przykład o antysyjonizmie mało kto mówi, nie mało kto wie. Nie to Gomułka mówił o antysyjonizmie. No tak, ale to specjalna figura.
cenzura była wtedy. Natomiast ten antyjudaizm, on cały czas jest obecny. To jest ta matryca obcości, to jest ta matryca i naszej niechęci, intrygujące jest w tym momencie, i teraz to wyszło. Intrygujące jest tylko, pani profesor, w tych dniach milczenie Kościoła. Może nawet dobrze, tak sobie nieraz myślę. Znaczy Kościół milczy od dłuższego czasu. Znaczy Kościół tak naprawdę... Nie w każdej kwestii, w sprawie uchodźców zajął stanowisko. Umówmy się, że jedna osoba zajęła stanowisko. Nie. Ja mam takie wrażenie, panie redaktorze, że po prostu tak jest, że czasem się losuje i mówi się, dobrze, to ty i ty powiecie jak trzeba w sprawie uchodźców. A cała reszta na tych mszach, na tych plebaniach, w tych małych kościołach wiejskich, do których chodzi cała ludność, ta cała reszta mówi swoje. Oni są w miarę niezależni przecież. Taka jest struktura tego kościoła. Gdyby Kościół chciał, to Radio Maryja nie miałaby takiego zasięgu. Gdyby Kościół chciał, to każdy Kościół, tak na dobrą sprawę, byłby bardziej chrystusowy niż, powiedziałabym, antysemicki czy ksenofobiczny. Ale tak nie jest. Niestety Kościół milczy, bo Kościół zajmuje się właśnie niestety szerzeniem w Polsce podziałów. Polska między Chrystusem a Heglem, albo lepiej odwrotnie. Profesor Magdalena Siorda, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo wiele mówi o obecnej władzy to, jak załatwia ona sprawę pomnika Smoleńskiego do władzy poprzedniej. Wielu ma pretensje, że ta sprawa mogła być załatwiona wcześniej. W przypadku tej władzy mamy jednak zmianę jakościową. Kłamstwa, krętactwa, zawłaszczanie przestrzeni publicznej, pełna samowola. Jeśli mówimy o pomnikach smoleńskich, to mówimy owszem o miejscach w pobliżu Placu Piłsudskiego. Nie rozważamy jako społeczny komitet, aby one stanęły na Placu Piłsudskiego. Takiego pomysłu nie ma. Czyli tam, gdzie są płyty chodnikowe, tych pomników nie będzie. Tak, nie. Natomiast rzeczywiście rozważamy, ponieważ to jest teren jeszcze szerszy, obejmujący różne jeszcze inne przestrzenie, żeby być może w tym przestrzeni te pomniki się pojawiły. Gazeta Stołeczna podaje dzisiaj, że po lewej stronie grobu nieznanego żołnierza miałby stanąć pomnik ofiar katastrofy, po prawej stronie pomnik Lecha Kaczyńskiego. Taki scenariusz rozważacie? Nie. Chyba nie raczej. Taki dokładnie nie. Czyli okolice krakowskiego Przemieścia, Plac Piłsudskiego, moim zdaniem, jeśli chodzi o pomniki smoleńskie, raczej nie. Ale proszę Państwa, gdzie chcecie Państwo na krakowskim Przedmieściu ten pomnik zbudować? Jak można takie rzeczy robić? Niedługo przeniosą grób nieznanego żołnierza. Zaskoczyła mnie, że to tak szybko. Co do projektu, to nie mam zastrzeżeń, ale akurat w tym miejscu no nie za bardzo. Ten pomnik i tak powstanie. No choćby nie wiem, co zrobili, to no i tak powstanie. I mój kolejny gość, profesor Radosław Markowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, połknąłem parę samogłosek. Czego pan się dowiedział o Polsce i Polakach w ostatnich dwóch tygodniach? Czegoś nowego? Wie pan, gdybym miał uczciwie powiedzieć, to nie, tylko skrywałem tą wiedzę. To znaczy podejrzenie... Co pan skrywał przez tyle lat? Ja przez tyle lat skrywałem to, że z jednej strony byłem zachwycony tymi latami od 1989 roku, jak wiele żeśmy zrobili w poprawie stosunków międzyludzkich między społecznością żydowską, światową, ludźmi Izraela i nami po tych wszystkich przeróżnych naszych historycznych zakrętach i jak w jednej chwili to wszystko trafiło do kosza, ale jednocześnie miałem takie głębokie przekonanie, że tam coś się tli jednak, że to nie do końca zostało oczyszczone. Reakcje na Jedwabne były bardzo zróżnicowane, a ja panu opowiem taką chyba najbardziej tragiczną, której sam doświadczyłem rzeczy kiedyś tam, już jakieś dwie dekady temu na Kieletczyźnie. Wiedziałem o jednym człowieku, że w czasie wojny ukrywał Żydów. Ja poszedłem tam do niego, żeby porozmawiać o tym, bo to prawdziwy bohater, jak się okazywało, z jakiejś narracji. I ten człowiek wówczas 70-paroletni nie chciał mi się przyznać, że to robił. To znaczy odmawiał jakiejkolwiek sygnału, że on... I to nie była skromność, rozumiem. Nie, nie była skromność. To był strach przed reakcją. Nie chciał wracać do tego, ponieważ w okresie powojennym doświadczył, jak później mi mówili z kolei inni, tyle niegodziwości ze strony ludzi, którzy po prostu... On był wyrzutem sumienia dla nich, to po pierwsze. I tak dalej, mógłbym to ciągnąć. Krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że... był zbyt przyzwoity, żeby go lubić.
Tak, to był zbyt przyzwoity, a poza tym niepopularny tak w ogóle. No, tego się nie powinno się tym chwalić. Więc chcę powiedzieć tak, że myśmy bardzo wiele zrobili. Wie pan, jak się słucha tej całej narracji, to tak każdy ma jakąś odrobinę prawdy. To znaczy, to jest prawdziwe, że my Polacy zachowywała, część z nas zachowywała się niezwykle przyzwoicie. Część z nas tak sobie, a część z nas była po prostu łajzami i ludźmi niegodnymi tej nazwy. I to jest w zasadzie, panie profesorze, truizm. To z czego wynika ta cała debata i ta cała awantura? No ona jest implementowana politycznie, no tego w ogóle by nie było, gdy, proszę pana, przecież o co chodziło w tej, jak rozumiem, źle pomyślanej ustawie o IPN-ie? No, żeby mówić prawdę. No można to było tak zapisać, a nie, że przeciwko narodowi polskiemu, bo już pomijam niejasność semantyczną. Nie, chodzi o to, żeby mówić prawdę, czyli tak naprawdę, żeby ukrywać tę prawdę, która jest dla nas niewygodna. Chyba, no i potem jest kilka rzeczy. Parę dni temu dowiedziałem się też, że syreny, które miałyby rozbrzmiewać z powodu rocznicy powstania w getcie, by naruszyły jakiś nasz mir i spokój społeczny. Nie, chodzi, wojewoda mazowiecki wyjaśnił, że te syreny są do alarmowania, rozumiem, a nie do oddawania hołdu. Właśnie, no to już po prostu strasznie się boję. W inne dni strasznie, one są do strasznie się boję 1 sierpnia następnego roku, że ludzie w panice jak jednak zawyją syreny z powodu powstania warszawskiego, że ludzie będą się bali, że płonie Warszawa. Ale to z tego, no więc, co pan mówi, wynika, że władza zachowuje się wprawdzie podle, ale racjonalnie ze swojego punktu widzenia? Proszę pana, ta racjonalność jest bardzo krótkoterminowa. Ja myślę, że tak. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, cały dorobek wielu pokoleń historyków, wielu ludzi uczciwych właśnie trafił do kosza. Nie sądzę. Po tamtej stronie. Nie sądzę, panie profesorze. No. No bo W tym zestawieniu, które cały czas pada, którym też się posługuje, ale może za bardzo właśnie na wyrost, mamy nowy marzec, jest jednak to, że narracja taka jak pana, wielu osób publicznych, to co słyszymy, nie wiem, w TVN24, czy tam w wielu gazetach, jest jednak zupełnie inna. Ten głos wtedy nie wybrzmiewał, dzisiaj to jednak jest głos przyzwoitej, racjonalnej Polski, która tak chce ocalić prawdę i honor. To jest no, ja myślę, że w ogóle powinniśmy nawoływać w tej chwili do tego, żeby, czego nie planowaliśmy, żeby z okazji tego akurat marca, okrągłego marca, no jednak absolutnie wielką manifestacją i ruchem społecznym zamanifestować to, co myślimy o prawdziwego o marcu, bo nasze władze znowuż będą chciały je pokazać w takim świetle, którego nie poznamy. Ale wracając do tych wielkich kosztów, to znaczy ja myślę sobie, że międzynarodowa reakcja jest taka, która obudziła, bo proszę sobie też delikatnie chcę to powiedzieć, po tamtej stronie szeroko rozumianej też są oszołomy i wariaci. I cynicy, którzy cynicy to wykorzystują i oczywiście, że przecież nikt... Proszę pana, gdyby pan to wie, ale mówimy do publiczności też, prawda? Naprawdę w ostatnim dziesięcioleciu rzeczywiście padały ta nazwa polskie obozy śmierci na zasadzie geograficznej. Nawet prezydent Stanów Zjednoczonych nie został, że tak powiem, upilnowany, żeby nie użyć czegoś takiego. Co świadczy po pierwsze o tym, że to są pomyłki, niedobre, ale pomyłki. Mogę od razu wyjaśnić, panie profesorze, bo tu jest jedna, to trochę zabrzmi jak anegdota, ale absolutna prawda. Skąd się wzięła pomyłka Obamy? Obama miał w swoim tekście pierwotnie wpisane nazwy obozów koncentracyjnych. Jak mu wpisali w Bełżec, to dokładnie chodziło o Bełżec. On powie, ja nie jestem w stanie tego wypowiedzieć. No to, żeby ułatwić sprawę, przepisali na polskie obozy. No w każdym razie, ja powiem tak, że ani w Izraelu, ani nigdzie na Zachodzie, poza nielicznymi szaleńcami, jakich wszędzie można spotkać, nikt sensownie nie używał polskie obozy śmierci na to, żeby imputować, że to my w jakikolwiek sposób organizacyjnie za to byliśmy jako społeczeństwo, jako naród odpowiedzialni. I cała ta awantura po prostu przekreśliła te dziesięciolecia wysiłków i jesteśmy no, po prostu... A wie pana, tak z innego punktu widzenia obudziło się też tutaj wielu. Wystąpił jakiś poseł Kukiza, który pytał, co ci Żydzi tak dla Polaków zrobili? No wie pan, to musiałbym powiedzieć, mamy tu pół godziny, żebym ja tylko wymienił, co na przestrzeni historii przez 5 wieków tak, zrobili. Odbudowy miast poprzez handel, poprzez to, że tysiące Polaków miało jako tako sprawną gospodarkę w czasie zaborów i tak dalej. Już nie powiem piękną poezję, ale to ten pan poseł pewnie czegoś nie doczytał. Więc mamy mnóstwo rzeczy, które moglibyśmy w piękny, ładny sposób sobie opowiedzieć. I myślę sobie, że
znowu musimy zaczynać za chwilę. Wie pan, mnie to boli też, bo ja pamiętam, kiedy pojawiłem się w Ameryce w połowie lat 90., szczególnie w Nowym Jorku, jak często de facto musiałem się tłumaczyć, przyjmując, myślę, pozycję obronną, a może taką aktywnie obronną z polskiego antysemityzmu. Uważałem te zarzuty nieprawdziwe, a jednocześnie może się też za rzadko mówiło o tym, bo to tak jakby trochę stosować w gadaniu o polityce kryteria rasowe, pochodzeniowe, jak nieprawdopodobnie wielką rolę w procesie przyjmowania Polski do NATO odgrywali senatorowie, wybitni politycy żydowskiego pochodzenia. Lieberman, ja Cohen, Roth, jeśli już jesteśmy na takich też osobistych tych, ja powiem, to był taki paradoks, bo gdybym popatrzył na tą 20-letnią swoją historię, kiedyś tam na początku starałem się nadal być krytyczny wobec tego, że nie ujawniamy, nie mówimy. Ale wie pan, w ostatnich latach, jak już gdzieś tam bywając na świecie, coraz częściej byłem wyprostowany i dumnie broniłem takiej polskiej racji też, żeby nie przesadzać z tym polskim tym, że było i tak, byłem gotów, nie wchodząc w tą megalomanię historyczną, ale coraz bardziej byłem dumnym Polakiem, aż mi trudno w to uwierzyć. I broniłem takiej racji, wywierzenia. Jak zafundowałem solidny OPR mojemu przyjacielowi Niemcowi, który tu przyjechał i pokaż Umschlagplatz, okej, gdzie powstanie w getcie, okej. Ja mówię, no dobra, ale to musisz wiedzieć, że tu było jeszcze jedno powstanie. Ależ dokładnie miałem to samo. Wielokrotnie prostowałem getto i powstanie warszawskie. I ostatnio miałem poczucie, że na świecie mogę to robić z otwartym czołem i tak dalej. Teraz nic. Teraz będę milczał. I to suboptymal ten zachowanie, ale jedynie chyba możliwe w tej sytuacji. Ja znowu będę się musiał tłumaczyć z tego, co ani ja personalnie, ani o ile już, bo wszyscy zaczynamy tak myśleć, dendryt mojego tego nie jest odpowiedzialny za nic, prawda? Ale będziemy musieli się zacząć na nowo tłumaczyć. Politykom PiSu zarzuca się cynizm, może słusznie, ale wydaje mi się, że skala tego cynizmu jest być może mniejsza niż się im przypisuje, co niekoniecznie zmniejsza skalę ich win, ponieważ ja myślę, że oni chyba naprawdę nie rozumieją, jak druzgocące wrażenie, dramatyczne wrażenie na zagranicą, nie tylko wśród Żydów, robią choćby słowa pana Morawieckiego sprzed dwóch dni. Że oni tego naprawdę nie czują, nie rozumieją. Że można się nauczyć języka, ale tu mówimy o trochę innym języku. Języku wrażliwości, empatii, próby zrozumienia innych. Nie rozumieją, po prostu. Ja oglądałem na żywo w Deutsche Welle wystąpienie Morawieckiego. Tam jest i problem z językiem. Znaczy angielski. Ale pomijając to trzeba sobie powiedzieć oczywiście tak, że rzeczywiście jedno to jest taki zamysł tej megalomanii i innej wersji w innych sprawach tej megalomanii historycznej, promowania jej. Drugie to są błędy takie taktyczne, uświadomione, jak mówić. A trzecie to jest tam taki zasób niewiedzy i głupoty po prostu czystej. Bo to można było od razu wybrnąć z tego i inaczej można byłoby poinstruować panią, która zasiada w atrapie Trybunału Konstytucyjnego, bo to żaden problem, żeby jej kazać oprotestować, czy powiedzieć, że to się, że tak powiem, nie nadaje. No krótko mówiąc, było wiele... Mówi pan o człowieku wolności. Tak. I krótko mówiąc, było bardzo wiele rzeczy, które można było natychmiast zrobić. Teraz brniemy nadal w to. Tak jak mówię, po drugiej stronie też jest bardzo niedobrze. Ja chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Parę tygodni temu ukazała się książka wybitnego historyka tureckiego o Holokauście Ormian. Ona po raz pierwszy pokazuje dokładnie, że to naprawdę było ludobójstwo, że tam są rozkazy wydane. Zresztą a tak książka się ukazała w Turcji? Książka się ukazała. Ja w Turcji? Nie, jest to, ja znam angielskojęzyczną wersję. Wątpię, czy się ukazała w Turcji, ale jest to turecki historyk. Ale chciałem o czym innym powiedzieć, że no jest zastanawiające, jak wiele energii jednak państwo Izrael poświęciło na to, żeby nie dopuszczać do tego, żeby ormiańska, że zawsze było powiedziane, tak mówione, no tak, tam się stała straszna rzecz, ale jednak nie był to Holokaust. No więc zobaczymy teraz, jaka jest gotowość też po tamtej stronie, żeby ten Holokaust Żydów jest unikalnym, strasznym doświadczeniem, ale właśnie negowanie tego, że gdzie indziej też się działy straszne rzeczy,
no nie jest dobrym. Znaczy, chcę okrężną drogą powiedzieć, że po tamtej stronie też jest wiele do zrobienia. Choć teraz to jest w pełni zawinione przez nas. Jak my z tego wyjdziemy? My państwo, my społeczeństwo? No, wie pan, ja już pomału tracę wiarę w to, że wiedzą, nauką da się coś. Trzeba nie ustawać, próbować przekonywać ludzi, pokazywać dokumenty w jakichś spokojnych kontekstach. Natomiast jako państwo to oczywiście my poniesiemy także bardzo konkretne ekonomiczne straty. Tutaj pewne interesy do nas nie przyjadą z tego właśnie względu. Tu pewne biznesy nie zaistnieją w Polsce. Kropka. Na razie to... I ktoś tak jak Mateusz Morawiecki, który akurat przynajmniej tyle powinien rozumieć, tego nie rozumie? Wie pan, to jest zastanawiające. Na przykład jakby pan popatrzył na to, jak... To bardzo źle o putinowskiej Rosji mówić takie rzeczy, a tam jest też Trybunał Konstytucyjny i on na przykład kilka razy w putinowskiej Rosji reagował na różne głupie pomysły rosyjskiej władzy właśnie takim argumentem, że tego nie należy robić, bo to się odbije gospodarczo na nas. Oni na przykład bardzo często uznają różne decyzje dotyczące tego, co międzynarodowe trybunały orzekają przeciwko nim. Taktycznie to, ale grają przynajmniej jakąś sensowną grę, w której nie chcą wypaść, nie chcą mieć takiego imażu kraju, w którym kompletnie nie ma państwa prawa. Nie dlatego, że tęsknią za państwem prawa, tylko wiedzą, że to jest nieopłacalne ekonomicznie. Powiedział profesor Krzemiński w wywiadzie dla portalu, chyba wiadomo co, wczoraj to czytałem, że na Zachodzie w tych dniach ożywa mit prymitywnego, pijanego Polaka antysemity. Tak pan myśli? No wie pan, no znamy różnych ludzi, nie będziemy się starać, od jutra jeździmy i nie pijemy, to po pierwsze, umówmy się, tak, a po drugie, no będziemy starać się to tłumaczyć, no tylko tak jak mówię, no szkoda tego samego, to jest tak jakby człowiek zobaczył swojego ucznia po 20 latach, którego jak zdawał egzamin maturalny, był prymusem, zdawał tą magisterkę u mnie i był rozsądnym człowiekiem, a teraz go spotykam jako docenta, czy docenta właśnie chyba, prawda, który bełkoczy jakieś nonsensy. No to jest przykre. I tak samo się stało teraz z imażem Polski. Trzeba będzie wielu lat, żeby to odrobić. Radosław Markowski, profesor Markowski. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję serdecznie. Tradycyjnie, gdy władza ma kłopoty wizerunkowe, znajduje sposób, by odwrócić od nich uwagę, wskazując na jakąś aferę prawdziwą albo pseudoaferę. Wzięła się więc za transakcję sprzed wielu lat, czyli kupno od Skarbu Państwa firmy Ciech po, zdaniem władzy, zaniżonej cenie, który to zarzut ma kilka zalet. Pokazuje, że poprzednia władza była zła, wiadomo, że bogaci biznesmeni to być może złodzieje, wiadomo, a na pewno krętacze. A obecna władza stoi na straży prawa, grosza publicznego i publicznego interesu. Polskie państwo niestety było tutaj pokrzywdzone, a tak naprawdę wszyscy Polacy, bo przecież to była własność Skarbu Państwa, własność nas wszystkich, która została sprzedana po bardzo zaniżonej cenie. Nabiera się wrażenie, jakby wszystko było ustawiane w państwie. No, to się już skończyło. Ciech, jakby się spojrzy się na notowania tej spółki na giełdzie papierów wartościowych, to był po prostu moment dołka. Doszło do nierzetelnej wyceny wartości akcji Ciech S.A. Nie można pozwolić, aby majątek publiczny, który jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków, był za grosze, przysłowiowe grosze, sprzedawany w stosunku do realnej ceny, jaką można było za tą znakomitą spółkę uzyskać. I mój kolejny gość, pan Janusz Jankowiak, Polska Rada Biznesu. Dzień dobry. Moim szanowanie. 100 ponad milionów straciliśmy, co pan na to? Przy sprzedaży Ciechu przez Skarb Państwa. Według kogo to zależy? Według kogo? Według NIK-u i według prokuratury. No właśnie, wie pan, wydaje mi się, że to jest chyba coś dziwnego, że prokurator i NIK zajmuje się wyceną spółek. Wyceną spółek zajmują się ci, którzy prowadzą biznes. No ale jeśli jest podejrzenie, że Skarb Państwa puścił nasze srebra za mniejsze pieniądze niż mógłby zyskać, to znaczy, że jest podejrzenie kantu. No to już jest sprawa dla prokuratury. No to trzeba by było wtedy pytać, na jakiej zasadzie jest stawiana taka teza. Dlatego, że ta transakcja jest oparta zawsze o popyt i o podaż. Jest jakaś oferta, ktoś tę ofertę podejmuje, jeżeli nie chce jej podjąć i chce zaoferować wyższą cenę, to ją oferuje. Czy według pana tamta transakcja była absolutnie przejrzysta? Nie ma innego i bardziej przejrzystego sposobu sprzedawania niż albo na giełdzie, można to sprzedawać na giełdzie, na rynku, bądź poprzez wezwanie, właśnie tak jak było w przypadku Ciechu. Ofert było kilka, ta była najlepsza. Tak jest. Gdyby była
gdyby Jan Kulczyk kupił to za jeszcze mniej pieniędzy, a byłaby to nadal oferta najlepsza? To też byłaby transakcja. To też byłaby transakcja, która jest w pełni oparta o zasady rynkowe. Krótko mówiąc, prokuratura traci czas. Wie pan, no dosyć jest to trudno, prawda, wypowiadać się na temat tego, na jakiej podstawie ludzie z administracji, czy to z prokuratury, czy z Najwyższej Izby Kontroli, stawiają hipotezę, że coś zostało sprzedane za tanio. Trzeba by było wiedzieć, jakimi metodami wyceny oni się posługiwali. Ja zobaczyli wycenę akcji miesiąc, 3 miesiące, 5 miesięcy i 14 miesięcy później i mówię, hello, wzrosło. Wie pan, czyli można było drożej. A dlaczego wzrosło, to już zrobię, z tym się nie zajmuję. No a to chodzi, dlatego że podobnie jest zresztą z tą słynną, sławetną premią za przejęcie kontroli nad spółką większościowego pakietu. To jest rzecz, która jest niewymierna, prawda, w sensie finansowym. Abstrahując od tego, że tu jeszcze mamy wątek pod tytułem oskarżony, nie, jeszcze nie oskarżony chyba, ale zatrzymany wiceminister skarbu, który w zasadzie robi coś przeciwko regułom biznesu, czyli w ostatniej sekundzie wyjmuje całość dywidendy, więc diabli wiedzą, kto tak naprawdę wziął tą górkę. No dokładnie tak, to znaczy wie pan, no, ja po prostu uważam, że w przypadku transakcji, których stroną sprzedającą jest Skarb Państwa, trzeba się opierać na bardzo przejrzystych zasadach. I tak było w przypadku tej transakcji. W przypadku każdej innej, każdego innego rodzaju, na przykład negocjacji, prawda, indywidualnych między partnerami, to zawsze wtedy można stawiać jakieś zarzuty, mniej lub bardziej udokumentowane. Natomiast w przypadku tak dużej przejrzystości, klarowności transakcji, tego rodzaju zarzuty są naprawdę całkiem. A może to jest proste, może w państwie pod tytułem Polska nie sprzedajemy nic państwowego i wtedy nie ma tych wszystkich problemów. Jak sprzedajemy, to zawsze się może pojawić. Iwan, jak sięgniemy w historię, to znajdziemy po prostu mnóstwo takich przykładów, których sprzedaż czegoś przez państwo była zawsze w towarzystwie i w sąsiedztwie prokuratury. Zresztą są bardzo liczne przykłady na to. Wie pan, ja teraz jakiś czas już nie widziałem Emila Wąsacza, to był kiedyś minister skarbu, prawda? Ale i prawie 20 lat się tak, buja i on prokuratorami cały czas, i prawda, cały czas rzeczywiście jest w kręgu zainteresowań organów administracji. Nawiasem mówiąc, nie wydaje się panu dość ciekawe, że ten Ciech jest tak badany we wszystkie strony, a Morzejki, gdzie z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego i pod presją Lecha Kaczyńskiego kupiliśmy coś, co według ogromnej większości ekspertów nie miało najmniejszego sensu, gdzie Skarb Państwa stracił miliardy, chyba 3 albo 4 miliardy. Tam nie ma żadnego problemu. Wie pan, nie chcę tego badać. Wie pan, podobnych, ciekawe. Wie pan, podobnych transakcji, podobnych takich case'ów można by znaleźć dużo. Na przykład można sobie wyobrazić, że ktoś stawia zarzut spółce kierowanej przez państwo, że kupiła coś na przykład zbyt drogo od prywatnego inwestora. Ale tak przecież no to KGHM de facto no, pan, ociera się o te zarzuty. Kiedy my mamy do czynienia niedawno z transakcją wykupienia od Włochów udziałów przez rząd, przez Skarb Państwa, przez spółkę zależną od można rządu. Można było mniej zapłacić. To można na przykład było zapłacić mniej, prawda? I tego rodzaju zabawy można się mnożyć i kontynuować. To jest kompletnie pozbawione sensu. A teraz na zupełnie inny poziom, przechodząc portfela przeciętnego obywatela, już prywatnego portfela, te, jak to się nazywa, pracownicze plany kapitałowe. Z czym to się je i co to oznacza dla Kowalskiego, Malinowskiego i dla mnie? No to znaczy, że mamy do czynienia z czymś, co, przepraszam, nieładnie, posługując się slangiem pewnym, mogę nazwać międzyokresowym przesunięciem dochodów. Czyli teraz mam mniej, dlatego że jestem zmuszony, bo to właściwie jest program, który jest programem z definicji tylko dobrowolnym, prawda? Można się z niego wycofać, ale generalnie wszyscy pracujący, którzy podlegają temu programowi opisanemu w ustawie, w projekcie ustawy, są zapisywani natychmiast do tego programu. Ale mogę się wypisać. Można się wypisać po jakimś czasie oczywiście, ale z definicji jest pan na początku jakby do tego przypisany. A proszę powiedzieć, czy reprezentuje politykę antypaństwową, w szczególności antypisowską, jeśli mówię, nazywają to dla PiS-u jakimś tam planem kapitałowym,
chodzi wyłącznie o nowy podatek, w ramach którego, w ramach pobrania którego powstaje niby zobowiązanie ze strony państwa, ale to państwa, a w szczególności państwo zarządzane przez tą partię, udowodniło już nie raz, nie dwa i nie pięć, że nie mogę zobowiązań tego państwa wobec siebie potraktować poważnie. No, sprawa jest bardziej skomplikowana, bo w przypadku tego programu to będą środki, które będą środkami prywatnymi. Prawda? No, no one tak. Są dziedziczone, one są prywatne. Czyli pieniądze mi wezmą, a czy dostanę, to się okaże. Znaczy nie jest inny problem. Wie pan, problem polega na tym, że w tym projekcie jako taki domyślny operator występuje Polski Fundusz Rozwoju. To znaczy, jeśli pracodawca nie wybierze jakiegoś innego operatora dla tego programu, z jakichś powodów, prawda, bo na przykład nie będzie chciał, prawda, bo mu jest właściwie z punktu widzenia pracodawcy wszystko jedno, prawda, że on nie odpowiada za efektywność tego programu. Więc jeśli nie wybierze takiego programu, to z definicji jesteśmy przypisani wtedy do operatora, którym jest Polski Fundusz Rozwoju, czyli państwowego operatora. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że ten prawdziwie prywatny filar systemu emerytalnego może być de facto zarządzany na bieżąco przez spółki, które są spółkami zależnymi od Skarbu Państwa. I to jest pewien problem, dlatego że no, przy całym szacunku, prawda, i zaufaniu, jakie można wyrazić do menedżerów pracujących w takich firmach, istnieje zawsze domniemanie i ryzyko, że te inwestycje będą inwestycjami, które niekoniecznie muszą być powodowane wyłącznie względami ekonomicznymi. Można sobie wyobrazić inwestowanie w aktywa, które rząd akurat będzie chciał wesprzeć kapitałowo. I to jest pewien problem. A jak pan ocenia państwo tej władzy jako inwestora? Wie pan, to się nie różni niczym od żadnego innego inwestora państwowego na świecie. Zawsze on będzie mniej efektywny od inwestora prywatnego. Czyli zawsze. Pan radziłby Kowalskiemu, Malinowskiego i mi także, żebyśmy raczej nie skorzystali z tych planów. Nie, radziłbym, żeby wywierać nacisk na pracodawcę w kwestii wyboru operatora, bo będą to towarzystwa funduszy inwestycyjnych, czyli firmy prywatne, żeby wybrać jakiegoś, nie trafiając do Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli omijając po prostu te, no w jakimś sensie odłożone w czasie, ale jednak ryzyko. Proszę powiedzieć, bo profesor Markowski przed sekundą tutaj postawił tezę, ale to rozumiem, była taka trochę teza intuicyjna. Chciałbym prosić pana, żeby pan to zweryfikował, korzystając ze swojej wiedzy ekonomicznej, że ta cała historia polsko-żydowsko-polsko-izraelska będzie miała też konsekwencje gospodarczo-inwestycyjne. Pana zdaniem tak będzie? No, na pewno to nie służy poprawie klimatu wokół Polski, a ten klimat jest bardzo ważny. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że nie ma w tej chwili tygodnia, nie ma tygodnia, w którym nie ukazywałby się w czołowej prasie, w czołowych dziennikach, wiadomościach, tekst, w którym przedstawiana Polska jest w negatywnym kontekście, no to oczywiście łatwo sobie wyobrazić, że to tego klimatu nie poprawia. Więc inwestor, który ma przybyć do kraju... Bo pan mówi, że wpłynie to może wpłynąć na zmianę klimatu, a jaki ten klimat jest teraz? Już zły, rozumiem. On nie jest najlepszy, tak, tak. No, gdyby, wie pan, jak się rozmawia w tej chwili z dużymi inwestorami prywatnymi, to pierwsze pytanie jest zawsze z ich strony pana, co się u was dzieje? Dlatego, że wie pan, często ludzie od biznesu nie mają czasu, żeby wnikać. Co się u was dzieje? To nie jest pytanie otwarte, wiedzą, tylko z sugestią. To jest pytanie, które sugeruje, że coś, wiedzą, że coś się dzieje i to na pewno nie jest coś, co jest związane z doskonałymi jak wynikami. Jak brzmi pana odpowiedź na pytanie, co się u was dzieje? No, że mamy pewnego rodzaju zamieszanie, prawda, tutaj. No, mamy, dlatego, że wie pan, no, inwestorom chodzi głównie jednak tak naprawdę o stabilność systemu prawnego, prawda? To jest dla nich podstawa. Ja znam już przypadki inwestorów, którzy próbują zakładać spółki w Polsce bądź inwestować, opierając się na prawie nie polskim, prawda? Tylko na przykład na prawie czeskim. Bo uważają, że nasz system jest niepewny. Uważają, że a więc nie jesteśmy de facto państwem prawa. No, wie pan, tego nikt, żaden z inwestorów no tak, w ten sposób nie sformułuje wprost, ale jeżeli się wyraża tego rodzaju wątpliwości co do stabilności, możliwości odzyskiwania sprawiedliwych wyroków, no to oznacza oczywiście podważenie wiarygodności systemu prawnego. To proszę jeszcze powiedzieć, biorąc pod uwagę, jak wygląda krzywa inwestycji zagranicznych w Polsce. No tutaj i nie jest... tylko zagranicznych, bo chciałbym to szerzej trochę. W ostatnich dwóch latach
jak wygląda prawdopodobna tendencja w najbliższym czasie, to jak według Pana wyglądają i będą wyglądały perspektywy wywiązywania się państwa z obietnic socjalnych zaciągniętych wobec ludzi w ostatnich 2 latach. Więc jeżeli chodzi o inwestycje, to tutaj jest statystyka po prostu nieubłagana. Ona pokazuje, że w inwestycje te, które są naprawdę ważne dla gospodarki, czyli bezpośrednie inwestycje zagraniczne, inwestycje prywatne, bo te są najważniejsze dla gospodarki, one spadają. Spadają regularnie od 2 lat. Więc to nie jest wiadomość dobra, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie możliwości będą wywiązywania się ze zobowiązań, to muszę powiedzieć, że to jest sprawa, która w tej chwili ekonomistów gnębi najbardziej. Stawiamy te pytania otwarcie rządzącym. My mamy po prostu szczyt cyklu koniunkturalnego w tej chwili. W szczycie cyklu koniunkturalnego mamy deficyt. Czyli będzie tylko gorzej. Rząd się chwali, że mamy deficyt przy 5-procentowym wzroście. Mi się wydaje, że po prostu każdy ekonomista w tym wypadku musi się uśmiechnąć, prawda? Dlatego, że przy 5-procentowym wzroście to my powinniśmy według wszelkich rachunków mieć około 2-3% nadwyżki w finansach publicznych i w budżecie, a nie deficytu. Mówiąc po ludzku, jeśli jesteśmy w szczycie, to będziemy ze szczytu schodzić i według wszelkiego prawdopodobieństwa tych pieniędzy po prostu nie będzie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ostatnich 2 latach o około 2 punktów procentowych zostały zwiększone wydatki zdeterminowane, czyli takie, które trzeba ponieść stałe, niezależnie od tego, jaki jest stan wpływów podatkowych i wpływów do budżetu, no to łatwo sobie wiesz, wyobrazić, że przy 1,5% wzrostu, nie mówiąc o recesji, będzie bardzo trudno związać koniec z końcem. Krótko mówiąc, powinniśmy się modlić o to, żeby koniunktura, ta dobra, która jest na całym świecie, trwała z pełną świadomością, że tak czy owak prędzej czy później się skończy, a jak się skończy, to będzie krucho. Nie wiem, czy modlitwa jest tutaj najwłaściwszym słowem, ale generalnie... W tej epoce jest najwłaściwszym. Modlić się o cykl koniunkturalny można, ale generalnie ta modlitwa nie wydaje mi się, żeby była skuteczna, prawda? Cykl koniunkturalny ma to do siebie, że się odwróci, prawda? Jest absolutnie pewne, że my będziemy mieli do czynienia ze spowolnieniem tempa wzrostu i z bardzo wysokim stopniem zaawansowanych, zdeterminowanych wydatków. Bardzo panu dziękuję, panie Janusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jak zawsze najnowszy Newsweek. Mózg Ziobry, czyli pani Patrycja Kotecka, żona ministra sprawiedliwości, o której Jacek Kurski powiedział, a to jest nie bardzo parlamentarne, choć tak naprawdę jest oczywistym komplementem, ale na tyle nieparlamentarne, żebym nie mógł tego powiedzieć przynajmniej o tej godzinie. Bardzo polecam państwu ten artykuł. Polecam też wywiad z Michaelem Wolfem, autorem książki Ogień i Furia o Donaldzie Trumpie i o tajemnicach Białego Domu. Warto przeczytać ten wywiad, bo tak naprawdę jest to zapowiedź książki Ogień i Furia, którą państwo będą mogli kupić już w przyszłym tygodniu od poniedziałku razem z Newsweekiem. Także serdecznie polecam i ten numer, i następny, i jeszcze książkę, która będzie do następnego dołączona, a jednocześnie żegnam się z państwem. Wydawało się nam, tak chyba mówiłem nawet w tym programie 2 tygodnie temu, że za chwilę igrzyska i będziemy się zajmować w tym programie i w ogóle w polskich domach tylko i wyłącznie sportem. Ha, ha, ha. Do widzenia.